Takie konferencje jak ta po 3 miesiącach od objęcia stanowisk w powiecie kościańskim będą odbywały się cyklicznie, poinformowali starosta Artur Opas i wicestarosta Albert Pelec. Szpital, inwestycje drogowe, oświata i pomoc społeczna oraz zielone źródła energii zdominowały pierwszą po wyborach konferencję władz powiatu kościańskiego. Realizacja ponad 13-milionowej inwestycji budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego napotkała na dwie trudności – wspólną ścianę z kaplicą i mało stabilny grunt pod piwnicą. Konieczne było chwilowe przerwanie robót. Archeolodzy znaleźli w tym miejscu fragmenty murów. Termin realizacji inwestycji, październik 2025, nie jest zagrożony. Podobnie jak termomodernizacja starej chirurgii. Powiat prowadzi wiele inwestycji drogowych. Zakończyła się przebudowa ulicy Łąkowej za prawie 6 milionów złotych. Na ukończeniu jest też 2-kilometrowa ścieżka rowerowa z Morownicy do Śmigla za prawie 1 milion. Kolejne inwestycje drogowe to Czarkowo-Widziszewo, Szczodrowo-Sierakowo oraz remont ulicy Poznańskiej w Kościanie. Ta inwestycja w centrum miasta ma zakończyć się za 3 tygodnie. Powiat kościański wspiera gminę Czempin i gminę Kościan w inwestycjach drogowych, poinformowali starosta i wicestarosta kościański. W dziedzinie oświaty zakończyła się budowa Centrum Kształcenia Praktycznego, do którego najpóźniej w październiku trafią warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Franciszka Ratajczaka, którego organem prowadzącym jest powiat. Wicestarosta Albert Pelec potwierdził zaangażowanie powiatu i gmin oraz wolę współpracy przy budowie w Śmiglu nowej siedziby warsztatów terapii zajęciowej dla 50 niepełnosprawnych osób. Ta szacowana na około 10 milionów złotych inwestycja ma szansę na 95% dofinansowanie. Wnioski zostały już złożone. Powiat kościański inwestuje też w odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne znajdą się m.in. na siedzibie starostwa przy ulicy Gostyńskiej i w szpitalu.